Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak jak ostatnio mówiłem, pokażę, co tam się u nas ostatnio działo, że też trochę nie miałem czasu nagrywać. Najpierw zejdziemy sobie do klasa. Klasik już tutaj przedmuchany. Na razie dla niego sezon się skończył. Sezon żniwny, letni oczywiście. Pewnie niedługo przezbroimy go ponownie pod kukurydzę. I będzie sobie już czekał na kukurydzę, na ten prawdziwy sezon. No myślę, że ponad 300 to na pewno skosimy w tym roku, ale myślę, że tak około 400 może nawet będzie. Zobaczymy, jak to będzie się, jak to się potoczy, ile będziemy usługowo kosić. No bo u siebie 170, delikatnie ponad 170 hektarów do skoszenia, a reszta to już będzie usługowo. Tutaj z ostatniego vlogu fan stoi. Mówiłem o tym, że z tamtej uszczelki przecieka gnojowica. Co się okazało? To nie z tej uszczelki, tylko po prostu rura zaczepiała jedną ze śrub tam znajdujących się na górze i po prostu się delikatnie przydarła, taka malutka dziurka była, może pół centymetrowa, i z tego właśnie leciało. Dlatego też nie ma tutaj rury i będziemy zamawiać, tylko nie pamiętam ile tam, około 2 chyba metrów było, czy 2,80, już nie pamiętam, ale no, trzeba zamówić rurę, dać 10 cm dłuższą i troszkę ją skierować bokiem, żeby tam nie zaczepiała z powrotem. Tutaj, jak widzicie, trochę jest tych resztek ciągnących się, bo ostatnio, gdzie ojciec akurat jeździł, to było stanowisko po grochu, nie talerzowane ani nic nie robione, więc troszkę się to nam zaczepiło. Na razie beczki nie odczepiamy, ale mamy wszystko wywiezione. Jeżeli żniwa by szybko nie przyszły, to pewnie jeszcze tam z kilka wywieziemy. I żniwa kukurydziane oczywiście zostanie odczepiony tutaj i będzie latał albo z pronarką i z włosiówką, albo z tą naszą łódką, wywrotką ponad 20-tonową, jeszcze nie wiem. Jeszcze zależy od tego, jak potoczy się, kiedy przyjdzie jeden z naszych nowszych nabytków. Nadal tam długo to trwa, ale o tym więcej powiem, gdy już maszyna przyjdzie. Na razie nie chcę na nikogo źle mówić. Nadal czekamy tutaj na ten właśnie daszek, żeby to przerobić, tą ścianę wypieprzyć. Już prawdopodobnie jutro albo pojutrze przyjdą. Do pierwszej części, którą mieli zrobić dekarze, to już przyszli i zrobili. Resztę my nam zrobiliśmy co trzeba, to zaraz przyjdziemy i wam pokażę, o co chodzi. Tutaj już nawet deski z tamtego daszku, który robili, mamy tutaj już poprzewożone. Jeszcze tam zostało chyba jedno rusztowanie do zdemontowania i tutaj przywiezienia. Myślę, że tutaj dwa dni dla nich roboty wystarczą, później dla nas ewentualnie właśnie dwa dni takie kolejne, żeby to wyburzyć, wylać trochę posadzki tutaj będzie trzeba, więc też troszkę jeszcze roboty jest. Tutaj John Deere wrócił do łask, jeśli chodzi o mielenie, jednak 160 koni w małym fendzie to jest mało przy tej mieszalni. Są po prostu sytuacje, że ma naprawdę ciężko. Tutaj sytuacja mało się zmieniła. Mamy po prawej groch, tutaj pszenica, tam dalej jeszcze po lewej za tymi biwagami zboże z zeszłego sezonu, które zostało wybrane z silosów i tutaj wyrzuciłem.
A dodatkowo tam na końcu oczywiście kukurydza. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze będzie jeden samochód, albo nawet dwa po kukurydzę i myślę, że to powinno już być wybrane. Dwa samochody to raczej max to tutaj będzie. Chyba, że jeszcze trzeci, no ale nie, no to wątpię w ten trzeci. No i soja oczywiście. Muszę sobie jeszcze tutaj, chcemy jeszcze tutaj właśnie przy tym beczkach, butlach z gazem wylać betonik, żeby to ładnie było. Może nawet w tym tygodniu się to nam uda zrobić. No i muszę wyczyścić tutaj ten kanalik, bo już trochę jest brudny, a po żniwach nie, jeszcze tutaj widać, że zboże delikatnie kiełkuje. Kolejna rzecz, jaką ostatnio właśnie mieliśmy okazję zrobić, to wylewka tutaj pod wejściem do chlewni i taka dróżka mniej więcej prawie 4 metry szerokości tutaj mamy na grubość 15 cm z dodatkowym zbrojeniem, nie wiem jak to nazwać, syntetycznym, nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Tutaj strasznie nam deszcz broił zawsze, gdy my wyrównamy, to jakiś większy deszcz przychodzi i robi doły, więc w końcu już wylaliśmy, mieliśmy wolną chwilę. Docelowo droga cała zostanie wylana aż tam do bramy praktycznie, być może i w tamtą stronę chlewni, chociaż tam już teraz mało się jeździ, więc nie wiem czy to jest konieczne. Tutaj jeszcze pod rampę wylejemy kawałek betonu w wolnej chwili, ale pod samą rampą wyłożymy raczej stare kraty, żeby po prostu woda, gdy się rampę zmywa lub nawet gdy samochód odbiera świnie, to coś tam z tego samochodu ścieka, więc żeby to po prostu wchłaniało się w ziemię, a nie po prostu na betonie stało. No i oczywiście, jak widzicie tutaj, rampa już jest zadaszona, obudowana, więc teraz śmiało możemy, jeszcze tutaj zostało no, takie detale do zrobienia na kilka chwil roboty dla dekarzy. Tutaj położyłem kraty, żeby beton się nie pękał na końcówce. Jeszcze tutaj pewnie trochę się ziemi dosypie, ale to 3-4 dni dopiero ten beton leży, więc też za bardzo się nie jeździ, tylko ładowarku tutaj parę razy jeździłem. Chlewnia, w której było te niefortunne padnięcie, jak widać, już jest zapełniona. A my jesteśmy już w środku tej naszej zabudowanej rampy. Zostało nam jeszcze tylko tutaj zmyć ładnie. Tutaj, gdzie jest ujście tego wszystkiego, co zbywamy, chcemy wyciąć blachę i tak tymczasowo zamykać to deską, zaślepiać. No i wreszcie zimą, czy też czasami się zdarza, że deszcz się ładuje, to teraz mamy spokój. Nic nam nie będzie przeszkadzać. I też zrobiliśmy dodatkowy płotek. Teraz dużo wygodniej się nawet ładuje, no i zimą też będzie dużo bardziej komfortowo. Teraz musimy tylko wezwać inspekcję weterynaryjną, która po prostu nam zatwierdzi to, czy to się dla nich podoba, czy to im odpowiada. Jeżeli będzie odpowiadać, to mamy już strefę czystą i po prostu odpada nam pobieranie krwi przed każdą sprzedażą. Co może nie tyle było uciążliwe, no ale po co pobierać krew weterynarza, wpuszczać do chlewni, zwiększać ryzyko wprowadzenia wirusa do stada, skoro można pobierać próbki z tylko i wyłącznie padłych świń i mieć spokój, tak? Więc na szczęście teraz możemy już tak robić. Przez ten czas, gdy tamta chlewnia stała pusta, mogliśmy umyć jedną, a teraz drugą, bo i po prostu zapomnieliśmy tamtą. To tutaj nie było wprowadzane żadne świnie, opróżniliśmy ją do zera i teraz tak sobie z
grubsza, można powiedzieć, wyczyściliśmy i umyliśmy tą chlewnię, oczywiście dezynfekowana już z tamtej strony. 6 na 8 klatek jest pełnych. Chlewnia chlewnią, ale no jeśli chodzi o ceny tuczników obecnie żywca wieprzowego, to jest, można powiedzieć, sytuacja na rynku, można powiedzieć, że nawet dramatyczna. Wiele ludzi ma strasznie słabą sytuację finansową. My na szczęście w przypadku produkcji własnego warchlaka mamy trochę większe tutaj pole do popisu i większą jakąś rezerwę błędu, ale no, ci, co kupują warchlaki albo są na tuczu kontraktowym, akurat to może i mają bezpiecznie, ale ci, co kupują warchlaka, to niestety mają teraz dość niewygodną sytuację. Obecnie warchlak jest tani, chyba nawet poniżej 200 zł, ale jeszcze 3 miesiące temu, czyli te tuczniki teraz, które są sprzedawane, to nie były wcale po takiej cenie kupowane. Samo wyżywienie obecnie przy tuczniku za powiedzmy 250 zł, przy warchlaku za 250 zł, same wyżywienie tego warchlaka to już jest prawie kwota, która gwarantuje, że możemy nie możemy wyjść na żaden plus, tak? Więc ceny są tragiczne. Jeżeli to tak dłużej potrwa, no to dużo hodowców odejdzie od tego, bo po co mają pracować za darmo, albo nawet tracić na tym, że pracują przy świniach, skoro mogą sprzedać zboże, które są obecnie bardzo drogie, co też nie napawa optymizmem dla hodowców trzody, którzy nie mają po prostu dużego areału, żeby to wykarmić, bo żyto już tam po jakieś prawie 800 zł, nie no, może przesadziłem, ale 750 zł chyba można kupić cały samochód. Żyto, które w tamtym roku ludzie skupowali po 400-420 zł. Pszenica jest powyżej 900 zł, co akurat jeszcze może nie jest aż tak wysoką ceną porównując do żyta. Jęczmień też jest niesamowicie drogi. Kukurydza, mam nadzieję, że to nas też tutaj trochę uratuje w tym roku i że kukurydza, plon, na pewno będzie super. Uwijmy sobie, o tutaj mamy fajną kurbę. Idziemy. No i zaraz się obiorę trochę. No i spójrzcie, jak to wygląda. Trochę widzicie, wilgoć daje się we znaki. Ale kolba już jest w miarę mocno dojrzała. Nie mówię, że już oczywiście się nadaje do zbioru, bo nie, tak nie jest, ale jest to na pewno dobry prognostyk, że niedługo może będą zbiory. No, niedługo. 2-3 tygodnie może tutaj by się dało już skosić. Ale czy będzie trzeba, to zobaczymy. Póki będziemy mieli swoją kukurydzę, sprzedamy te dwa samochody. Tam w silosie mamy jeszcze z 8 ton big bagu, więc zobaczymy, czy kiedy to będzie konieczne, żeby kosić. No bo jak zaczniemy, to już będziemy kosić pełną parą, bez żadnych przystanków. Ale na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie.